Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii będę grał w grę, czyli Shadows of the Tomb Raider, a właściwie nie tylko Shadows of the Tomb Raider, bo myślę, że po skończeniu tej serii może w jakimś niedużym odstępie czasu pojawi się kolejna seria będę grał w grę, czyli po prostu jakąś gierkę sobie będę ogrywał, ale tymczasem lecimy z kolejnym odcinkiem przygód Lary. Przebrałem ją troszkę, bo jednak te statystyki tutaj mi się bardziej podobały z tego stroju, czyli tam jakieś premia za ciche zabójstwa i chyba cichsze bieganie, już nie pamiętam. No i mamy nowy łuczek, no nowy wypasiony łuczek, elegancki, złoty, ale skromny łuczek. Idziemy, ciąg dalszy, przygód, siemaniu. O, pomóż mi, hono. Hej, teraz ja! No. Myślałem, że zapomniał o mnie. Widzisz to? To musi być kugłak Jaku. Musimy zejść i dowiedzieć się, co jest w tej świątyni. Kurde, ale widoczki, nie? Pojechałbyś na wczasy coś takiego, nie? Tylko bez tych kotków. Okej. Jesteś pewna, że tędy? No dawaj, trzymaj się blisko. To na pewno nie jest ścieżka. Jak to nie? Co ty wiesz o ścieżkach? Cykasz się? O Boże! Już prawie. Już to słyszałem. Trzymam cię. Oho. Wszystko w porządku? No, już prawie. Jeszcze tylko kilka kroków. Już prawie. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Poza tym, że mam gacie do zmiany, to nic mi nie jest, nie? O, są myśli. Możliwe, że Inkowie sporo wiedzieli na temat mechaniki płynów. Ha, wiedziałem, że to będzie skrzynka ukryta. Chciałbym, by ta konstrukcja oznaczała, że zmierzamy w most i jest opuszczony. Może te przeciwwagi pozwolą nam go podnieść. Może. Tam coś jest. Założę się, że te wody da się pić. Chcesz spróbować? Zostanę raczej przy wodzie z samolotu. O, tu coś mamy? Czytanie. Kurde, no i umiemy. 66%. A tu jeszcze coś jest właśnie. Też można pożyczyć. Gdybym wiedział, ile czasu będę musiał spędzić w terenie, byłbym pilniejszym uczniem, kiedy byłem przez rok w harcerstwie. Nie podeszło ci to? Cóż, z uwagi na sytuację rodzinną nie robiliśmy zbyt często takich rzeczy. A co było? Survival i bushcraft. O, czekaj, czy to zrobię 100%? Tak! To będę mógł pójść tam to poczytać teraz. Figurka lamy. Okej, okay. A Dalaj lamy, czy zwykłej lamy? Byłaś kiedyś w harcerstwie albo na obozie? Szkoła z internatem się liczy? Nie wiem, a liczy się? Pewnie nie, ale Rod pokazał mi kilka rzeczy. W zasadzie to zawsze nie mogę w towarzystwie dorosłych. Tak, brakuje mi tego gościa. Mnie też. No dobra. To coś tu musimy zdziałać teraz. Teraz tak, co to robi to? Za ciężkie. Pomóż mi. Nic. Dobra, opuść mnie. Powoli. Co, nie? Coś mi opuścili powoli, nie? Trzymaj! Dobre! Woda musi zacząć płynąć. No już i Sherlock.
Nie. Ja bym to przeciął. Nie da się. No dobrze, tylko... Tu coś mignęło. Woda musi zacząć płynąć. Dobrze, dobrze, tylko jak to mam zrobić? A czekaj, tu mogę wyjść. O! Już tam coś jest. A, okej. Okay. Żeby to był kran? Coś się ruszyło. Wydaje mi się, że woda zasila jakoś most. Jak woda zasila mo... Czy to mogę jeszcze bardziej? Bez Eliego twoje ramy powinno szybko się zagoić. Tak. Czuję się już dużo lepiej. No, puśćże to. Że teraz to pchniemy. No, ono, ono. No, dawaj, dawaj, dajesz! Woda spływa do wiatra. Dobrze, przekonajmy się, do czego służą te przeciwwagi. Tik, 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 tik. O! Och, wiadro przecieka. Czyli co teraz? Że co? Że mamy nalać wody. Wydaje mi się, że widziałam na moście szpulę. No jest szpula na moście, co z tego? Chyba, że w momencie, jak to będzie się podnosiło... A to nie, no nie przywiąże tego. Kurde! Muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. Dobrze, i co potem? Co potem? Bo to... Wy już pewnie wiecie, co potem, a ja nie wiem, co potem. Ale jak już nagrywam to po kolei, to i tak mi nie podpowiecie. W sensie, ja to nagrywam jednym ciągiem od pierwszego odcinka. To leci cała seria, nie? Kurde, no! Chyba, że się po prostu tamtego muszę złapać, ty! W sensie tamtego po prawej stronie tam się pojawia ten co ta wind tam przyjeżdża, nie? Wydaje mi się, że widziałam na moście szpulę. No nie, tutaj... Okej. Okay. Czyli tu nie trzeba skakać, tu nie skaczcie. Jakbyście grali kiedyś, to nie skaczcie tutaj w tym miejscu. Kurde, to tu trzeba zrobić w takim razie. Woda zaczęła płynąć do wiadra. Bo tutaj te woda, dobra, tutaj ogarniam tę wodę, to się podnosi. Co potem? No to co robi klik, klik? Muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. Muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. Och, wiadro przecieka. To jest trudniejsze niż mi się wydawało. Wydaje mi się, że widziałam na moście szpulę. Nie mogę tego dłużej trzymać. No tu jest szpula, co ja mam z nią zrobić?
muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. Chyba, że ja do tego to mogę przywiązać. O tym nie pomyślałem w sumie. Ale to tak trochę, no nie bardzo. No nie. Wydaje mi się, że widziałam na moście szpulę. Nie widziałem ptaka. Kurczę, no. Muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. Muszę to jakoś rozkminić. Dajcie mi chwilę. Chyba mam, ale jeszcze nie wiem, czy się uda. Trochę to połaziłem po okolicy. Zajęło mi to dobrych parę minut. Ale teraz to sobie spada na dół. Ja tutaj biegnę też na dół. No biegnijże na dół. No biegnijże na dół. O to chodziło. Gotowe. Przejdźmy na drugą stronę. Sprytny most, super pa, co? No proszę, easy, było proste, tylko dla mnie zbyt trudne. No co ty? No tak, jak coś wypadnie, to w ciebie, nie? Iść przodem. Najlepiej. Co to? Wydaje mi się, że to jakiś ołtarz albo... Pomożesz mi z tym? Jasne. A to co? To receptura. To wygląda na mieszankę ziół. Skup mi jagód. Przyda się, jak będzie więcej jaguarów. Oby tak nie było. Tutaj jest wyjście. Co, ja będę umiał teraz robić miksturki? Oczywiście czuwanie zwierząt naturalnych ze sobą. Chili. Fajne. Czy jak długo to trwa? No, ale faktycznie sporo teraz widać. Aha, dobra, i się czas kończy. O, skóra. Czy w zapiskach twojego taty jest coś o Peru? Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote miasto, Paititi. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. Notatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Sama nie wiem, następny dziennik dotyczy już Syrii. O, obóz tu mamy, świetnie. Ale to tym się na razie nie będziemy bawić. Przejście wygląda obiecująco. Pytanie, czy ja miś tam, znowu czy... Znowu wiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, by znaleźć ukryte miasto. Ruiny mają będą się wyróżniać. O, co ci tak przerwało? Czemu ci tak przerwało? Co tu mamy? O, nauka języka, nauka, przyda się. Czyli chyba tam muszę iść. Elementy pistoletu. Kurde, no tych zwierzaczków coś mi nie załapuje tak jak bym chciał.
A skóry nie wolno marnować. To się potem przyda. Więcej nie uniosę. Okej. A jak zrobię tak? To już nie jest pełne. Co tam jest? Krowowy wyzwań. Nie, na razie nie. Idziemy tu. Myślę, że możemy wydostać się ten. Hanna, pomóż. Johna, pomóż mi z tym. Ona, przydaj się. Na 3, 2, 1. O! Się zesląkłem. Sioki ciuś! Dalej, dalej, ręce, to przynajmniej byś te kuźwa gałęzie połamał, człowieku, zanim byś tam... Lara, Flara! Headshot, Cuba! I zepsułem kiciusia. To już chyba ten drugi, co mnie przed tym zaatakował, nie? Bo tamten też był taki żółty, bo tego białego żem kili, a tego żółtego nie. Nie, ale tu jest moje futro. Kif mi te futro. Leczy mnie, czy to mnie to nie leczy? To jakieś tak... Wszystko gra? Pomóż mi z tym. Ty był tylko kotecek. Nie wiem, o co ci chodzi w ogóle. No taki niegroźny mały kotecek. Byś tego się połamał, człowieku, ty tyle pary ma, żeby kurde taką... Żeby taką... No, o właśnie. Będzie kiciuś. Tyle pary ma, żeby takiego kamienia podnieść, a takich patyczków nie połamie, nie? I co będzie obiadek z kiciusia? Do ciastka? Kisiel? Daj mi chociaż rzucić okiem. Nie, no jakoś apteczkę normalnie przy sobie mam, bo ja z rośliny zbieram, a ten ma apteczkę, no świetnie po prostu, no. Wiesz co, tyle ostatnimi czasy przeszliśmy, że zacząłem myśleć o bracie. Zawsze starałem się go chronić przed moim ojcem, przed nim samym. Ale straciłem go. Zrobiłeś, co mogłeś. Gdybym był we właściwym miejscu i właściwym czasie, nadal by tutaj był. Gdybym miał oczy z tyłu głowy... Nie możesz wszystkich ochronić. Dziękuję. Co? Brakuje mi go. Wiem. Moi rodzice też za nimi tęsknię. Śniła mi się ostatnio moja mama. Tak? Mhm. To było takie realne.
Kiedy byłam mała, tata nie mówił mi wszystkiego. Ukrywał to, co było związane z nią. Dlaczego tak robił? Kiedy zmarła, myślał, że byłoby to bolesne. Oczywiście to mnie nie powstrzymało, węszyłam. Ale nadal mam tak wiele pytań. Zostawił tyle tajemnic, ile rozwiązał. Dominguez mówił, że zamierza stworzyć świat od nowa za pomocą skrzyni i szczel. Gdybyś miał taką potęgę, co byś zrobił? To co, jak Thanos? Pewnie bym spanikował. Nie chciałbyś wrócić do czasów, kiedy żył brat i z nim być? Miałbym stracić resztę? Nie ma opcji. Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Czekaj, jakby się żył teraz, jakby jak Polski Ład wchodzi, to byś zmienił zdanie człowieka. Od razu byś chciał wszystko cofnąć. I tak. No, widać, że gra już jest stara i nie znają realiów Polskiego Ładu. Aby zdobyć twój skarb, łowca przygód Lara Croft musi przechytrzyć króla, a w zakazanej świątyni odkryć zagadkę Białej Królowej. Na drodze będzie czekać wiele wyzwań. Chodź odrabiać mapę. Łowca przygód nie może się ociągać. Już za minutkę, tato! Zwróciliście uwagę na jej włosy, jak świrują? Zdają się rzucać jej wyzwanie. O, małą, młodą Larą będziemy grali. Ja! I ona też ma takie cheaty. Ona już od młodu, za młodu była zmutowana. A, to nie ma bata, to jest Siri. Czekaj, wtedy wziąłem miecz. O, tam coś jest, patrz. Uiii! Skarby! Nie mogę miecza. Kurde, szkoda. Chcę na zjeżdżalnię! O, mogę tędy. Lara pokonuje straszne jezioro bulgoczącej lawy. Tak. No, idź tam. Bo lawa robi bulbul. No. Ale fajnie! Dobra, a co ja mam to zrobić? Dziwne zwierzęta stają na drodze bohaterki. Trudno powiedzieć, czy... Chcemy odrabiać matmę. Roska musi uważać, aby nie wzbudzić podejrzeń króla. Atlas? Zdaje sobie. A co Lara ma z tym wspólnego? Jest w tej chwili w pokoju, odrabia pracę domową. Nie ma za wiele czasu. Tu się dzieją jakieś podejrzane rzeczy. Strażnik króla nie spodziewa się, że Croft wespnie się po zamku. Kurde, teraz jakby... Chyba wieża jest wyższa niż się wydawało. Jakby teraz jakieś dziecko tak robiło, to zaraz by rodziców opieka społeczna dojechała, nie? Na 100%, nie? Bohaterka wspina się dalej, szukając wejścia. No ta rynna to nie wygląda za najlepiej. Nasza bohaterka dostrzega wejście! Sroka, spadaj.
mi czyta w myślach. Znaczy ja jej czytam w myślach, nie? No nie powiem, wysokawa tu. Oko w oko z wysokością, niebezpieczeństwem. I wypycha je z umysłu. No, grubo. Ja bym już musiał pampersa wymieniać, nie bym tak łaził. Już prawie. Parapety są uszkodzone. Musi przecisnąć się do środka. Swoją drogą chciałbym mieć taką fajną chałupę. Mogę się prądem pobawić? Mogę się prądem pobawić, bezpieczniki wyłączyć? Nie da się. Nieustraszona bohaterka w końcu dociera na szczyt. Jaki widok, nie? Kurde. Chciałem w takim miejscu mieszkać w takiej chałupie, nie? Ja, no fajnie, fajnie. Nie gibaj się, idziesz. Wreszcie na dole dostrzega przejście. Będzie musiała bardzo uważać. Dlaczego w ogóle robię te głupoty? No, dobre pytanie. Nie mów tak brzydko, dziewczyna, no. Croft śmieje się z własnej brawury. Jest już blisko. Blisko narobienia w gacie chyba. Dociera do zakazanego grobowca. Wow. Chciałbym mieć takie fajne rzeczy. Chciałbym mieć pokój na takie fajne rzeczy. Taki wielki po prostu. Już nie musiał być fajnych rzeczy być, no. Wielki nietoperz porwał królową. Na 30 stopień północny i 90 wschodni. Przelała swe serce piórem. Światłem uwolnisz jej miłość. Ciekawe, czy biała królowa jest samotna. Współrzędne mogą mieć coś wspólnego z globusem. Tu muszę się odpowiednio ustawić, co? Nie mogą mieć coś wspólnego z globusem. Ojejku, to było 30 i 60, tak? Chyba. A nie pamiętałem. Nie wiem, kto na stąd to było. Nie, 30 i 90. Czekaj, czy to jestem w stanie jakoś sprawdzić? 30N90E, okej. 30N90E. Czyli tutaj jeszcze lecimy. Haha! Światłem uwolnisz jej miłość. To działa! No i co teraz? Muszę znaleźć białą królową. Bizantyjski zwój.
Sprawiedliwość jest niezmienną i stałą wolą. Egipska szkatułka ze złym okiem. Jej zawartość miała żywić i chronić ludzi po tym, jak przeszli w zaświaty. To stara gra. Dwie tarcze i biała korona. Czy to może być właśnie biała królowa? Okej. Dwie tarcze. A gdzie jest korona? I czy reszta ma znaczenie? Wiem, że ciebie tu przesunę. Bo nie, tu cię przesunę. Tarcza tutaj. Nie skradaj się tego, łap to i to przesuwaj. No dobra, a teraz skaniałem wziąć białą koronę. To stara gra. Dwie tarcze i biała korona. Czy to może być właśnie biała królowa? Chyba, że nie, nie z tej strony to ustawiłem. Chwila. No nie no, wygląda tak tu, ale... Głowa króla Dawida. Pod kielich świętego Jana. Według podań, apostołowi podano zatrute wino. Cytat z Chaucera. Cóż jest lepsze od mądrości? Kobieta. A cóż jest lepsze od dobrej kobiety? Nic. No nie wiem. Z połowy XIV wieku. Chyba germański, ależ te zbroje końskie musiały być ciężkie. Biedne zwierzęta. Król Słońce, Ludwik XIV, poślubił Marię Teresę, co zakończyło długotrwałe. Biedna królowa Maria Teresa cierpiała przed śmiercią. Król skomentował, że to pierwszy raz, gdy sprawiła mu przykrość. Tam coś jest. Croft weszła do zakazanej antresoli. Musi tutaj uwaga. Yatiri, uzdrowiciel z Afryki Południowej. Odinuś! Mały tyranozaurus Rex. Ciekawe, muszę znaleźć białą królową. Tam coś jest. To maska woda Zenu. Niektórych artefaktów nie widziałam. Osuarium. Skrzynka zawiera kości umarłych. Takie zbroje nosili konkwistadorzy w epoce. Jaka fajna kusza. Ciekawe, a tu w ogóle rzeczy jest, kurde. Dobra, ale mnie to interesuje. Masolot się rozkłada. Wielki nietoperz rozwija skrzydła. Okej. To może ciąg dalszy. O właśnie, tam trzeba te tarcze. To może ciąg dalszy zrobimy już w kolejnym odcinku. Także pod dupą pawia. Nie, to myślałem, że jest pawia, no to jest jakiś kotek. Perska lwica. No. Ukradł jej głowę. Ciekawe, na co kiedyś spoglądała. To w kolejnym odcinku sobie jeszcze tarcze ułożymy, a ja wam tymczasem serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. Także dajcie znać jakiś coś w komentarzu, że spoko, że oglądacie i że widzieliście młodą Larę z lwem bez głowy. No, to tyle. Do następnego. Na razie. Cześć.